Robert, w drugiej kwarcie mieliście taki moment wygrany przez was 16-0. To chyba były te decydujące chwile tego meczu. No tak, to był taki moment naprawdę, gdzie wykorzystaliśmy dosłownie każdy błąd Paul Farmy, a z drugiej strony nam szło bardzo dobrze w ataku. Wszystkie pozycje zostały wykorzystane w 100%, więc no my możemy się tylko cieszyć. Zabójczą bronią Śląska w tym meczu były akcje dwójkowe Gibson-Miller, tak? To były te pick and role, które były nie do zatrzymania dla Paul Farmy. No takie było założenie, żebyśmy my w ataku męczyli trójkę podstawowych wysokich graczy Paul Farmy, czyli Czarka, Johnsona i Jefticza. Myślę, że to przyniosło efekt w obronie, natomiast mieliśmy ograniczyć penetrację graczy obwodowych, szczególnie Varanauskasa czy Marcina Kosińskiego. Jest to dla was kolejny wygrany mecz, co prawda z drużynami z dołu tabeli, ale czy można powiedzieć o waszej drużynie, o Śląsku-Wrocław, że ta forma już jest ustabilizowana po zmianie trenera? Na pewno jeszcze ta forma nie jest ustabilizowana, aczkolwiek idziemy w dobrą stronę, to widać. Czujemy to, my jako gracze, zawodnicy. Z drugiej strony jest jeszcze parę mankamentów, które na pewno trzeba poprawić, ale najważniejsze jest to, co powiedziałem na początku, że idziemy w dobrą stronę. Cel jest niezmienny, pierwsza szóstka. Oczywiście. Dziękuję.